Cześć, witajcie. Minął dokładnie rok od czasu, gdy sadziłem swoje kasztany. No plus minus 3 dni mniej więcej. Także myślę, że dzisiaj sobie zobaczymy, co tam słychać u tych kasztanów. A oprócz tego zahaczmy również o orzechy. Jak widzicie, to są kasztany, bo miałem ich kilka sztuk. Dwa wystawiłem na zewnątrz z tego względu, że je przędzior zaatakował. Ja wiem, że może nie wyglądają zbyt atrakcyjnie z tego względu, że jak wiemy, nadchodzi jesień i one po prostu już rzuciły ulistowienie. Może nie wyglądają zbyt ciekawie, ale chciałem wam pokazać, że żyją. Myślę, że w przyszłym sezonie, po prostu teraz mi przyszło do głowy, żeby zrobić ten film. I jak widzicie, jesień robi swoje. Ja je niedługo wpakuję do szklarni, a jeszcze mam dwie sztuki bodajże w szklarni. Wydaje mi się, że mi je przędziorek atakował, dlatego właśnie zrobiłem im kąpiel chemiczną i w związku z tym zostały wystawione ze szklarni, żeby nie infekować innych roślin. A tu jeszcze jest, zahaczymy również o migdałowca. To jest jeden z tych kilkunastu migdałowców, które mi przeżyły. On mniej więcej wygląda teraz w ten sposób. Też gubiliście, ale wydaje mi się, że w przyszłym sezonie wystartuje z kopyta. Nie wiem, migdałowce po jakim okresie czasu mają kwiatki, ale po prostu z tego, co widziałem na zdjęciach, to wyglądają przepięknie. Tak wygląda moje pole tamarillo, jak szaleją wiatry. Jak widzicie, i ślimaki oczywiście. Tutaj muszę je trochę poustawiać. Nie, na przyszły rok właśnie się obawiam i wsadzę ich do szklarni, żeby tutaj ich pasożytów nie wnieść do szklarni. Myślałem nad jakimś foliakiem, ale ceny podskoczyły trzykrotnie z tego, co obserwowałem. W zeszłym roku można było dostać foliaka 2x3 metry za około 30 euro. W tej chwili są około 90. Myślę, że to po prostu ceny materiałów podskoczyły i dlatego też właśnie te ceny tych foliaków. Po prostu chciałem im zrobić kwarantannę, bo w zeszłym roku właśnie tak to się skończyło, że miałem walkę ze ślimakami z tego względu, że wniosłem rośliny z zewnątrz i prawdopodobnie też miałem po prostu jajeczka gdzieś tam w ziemi zabunkrowane i potem była niekończąca się opowieść w walce z ślimakami. Teraz myślę, że jako tako ograniczyłem, wydaje mi się. Pojedyncze sztuki znajduję, także nie ma ich tak dużo, a znowu bym sobie zrobił Armagedon, także zobaczymy, się poczeka, się zobaczy. No a tu jeszcze ten Cattleya, którą poszatkowałem do 4 doniczek w zeszłym roku. Myślałem, że skończyła żywot, ale się okazało, że 3 sztuki przetrwały, tylko jedna. Jednej się nie udało. Myślałem, że skończyła żywot z tego względu, że jeszcze jak było zimno, je wystawiłem na zewnątrz i przyszedł mróz, bodajże minus 3, minus 4 stopni, no a jednak finalnie przeżyła. Tu są pozostałe dwa kasztany, które zostały w szklarni, także jak widzicie, tutaj jeszcze jesień nie panuje. To mi wyglądało jak przędziorek. Przeprowadzona była kuracja chemiczna, mam taki spryskiwacz aurazolu na pajączki i jak widzę zagrożenie przędziorkowe, to po prostu robię im psik-psik takim roślinkom. Skąd przędziorki się biorą? Okazuje się, że my sami możemy je przynieść po prostu do szklarni jako nosiciel. One są tak małe, że nie zdając sobie z tego sprawy, po prostu możemy je wnieść do szklarni, czy to na nas samych, czy też na przykład używając konewki czy innych gadżetów. Po prostu nieświadomie możemy sobie takie małe paskudztwo przynieść właśnie do naszego domu, do naszej szklarni. Nie wyglądają zbyt ciekawie, no ale myślę, że w przyszłym roku będą wyglądać lepiej, przynajmniej liście, tak jak widać, ale jak widać, tu jeszcze jesieni nie ma. W ogóle jest dosyć ciepło. Temperatura w szklarni 21 stopni, gdzie dzisiaj jak rano wyruszałem do pracy koło godziny 5, to na zewnątrz było 8 stopni, także u mnie jeszcze nie jest tak źle i dlatego te niektóre roślinki jeszcze sobie są na zewnątrz. No i sami widzicie, troszkę im się urosło. No ale jaka radocha, jak z małego, że tak powiem, takiego owocu już taka roślinka po roku wygląda to
moim zdaniem super. No oczywiście poza tymi liśćmi, które myślę by zaatakowane przez pasożyta, no ale w razie co, sami widzicie, moja metoda okazała się skuteczna i nie ma najmniejszego problemu, żeby jej używać, a fakty świadczą same za siebie. Też nie wiem dlaczego na przykład jedna sztuka jest karłowata, można powiedzieć, a druga jest większa, no ale to podejrzewam, może jakość nasionek miała znaczenie w tym względzie. Ciężko mi określić, czemu jedne rośliny rosną szybko, inne rośliny rosną wolniej. Chociaż, czy genetyka? No raczej nie, bo te kasztany, które zebrałem, były z tego samego dokładnie drzewka. No i tutaj orzech włoski, a właściwie dwa. Jeden mi uschnął. Po prostu roślinka ładnie sobie rosła, nie wiem, co jej zaszkodziło. Dwa czynniki być może. Albo to, że był w szklarni, albo to, że moja małżonka twierdzi, że za bardzo je podlewałem. Także tu taki kikucik. Natomiast ten drugi, to jest właśnie ten ze złamanym ogonkiem. On bardzo długo nie pokazywał, że w ogóle coś rośnie, po czym nagle coś takiego wyskoczyło. No nic, zobaczymy. Będziemy śledzić, jak to się będzie rozwijać. Ale właśnie ta roślinka wygląda stosunkowo najładniej. I tu jest jeszcze jeden kasztan. Też już widać na nim znaki jesieni. Ale jak widzicie, wyglądają o wiele lepiej niż te na zewnątrz. Niektóre już listowie praktycznie zrzuciły kompletnie. Ale jak widzicie, jeżeli chcemy własne orzechy albo kasztanowca, wystarczy tylko udać się do sklepu i nie ma z tym najmniejszego problemu. Możemy we własnym zakresie taką roślinkę w swoim ogrodzie pozyskać. To by było na tyle z relacji z Kasztanowego Królestwa. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Jak również miłego weekendu. Cześć, pa! Wyglądają bananowce. Myślę, że w ten weekend będę je przenosił do szklarni.